Dobry wieczór. Odeta Moro-Figurska. Rozpoczynamy. Ja tylko pytam. W katolickim kraju, takim jak Polska, większość ludzi wierzy w niebo. I jest przekonana, że w niebie spotkamy się po śmierci. Zdecydowana mniejszość natomiast wierzy w piekło i w istnienie diabła. Dzisiaj zaprosiłam bardzo ciekawych gości. Niektórym z nich zdarzyło się spotkać szatana. Inni w swojej pracy stykają się z nim bardzo często. Tematem dzisiejszego programu będą egzorcyści i egzorcyzmy. Oto mój pierwszy gość. Beata Gajek, fryzjerka, którą pewnego dnia nawiedziły złe duchy. Witam serdecznie, zapraszam. Czy to prawda, że była pani w mocy złego ducha? Tak, to prawda. Jak to się objawiało? To były takie początkowo może niezauważalne historie. No, zaczęły się przesuwać pewne rzeczy w domu. Zaczęły się tłuc szklanki, urywać uszy od kubeczków. Zwierzęta się dziwnie zachowywały. Jak dziwnie? Nie chciały w ogóle chodzić po pokojach. Były tylko w przedpokoju. A zawsze biegały po pokojach. Po prostu takie były strasznie wystraszone. Jak długi czas to trwało? Półtora tygodnia. Po półtora tygodnia zaczęła się pani zastanawiać, że coś jest nie tak? Nie, zaczęłam się zastanawiać po paru dniach. No bo to nie było takie normalne. W nocy stukało, pukało. Takie dziwne chrobotanie za meblami. No przede wszystkim nie dało spać. A nie myślała pani, że to może jakaś mysz, że może coś się pani wydaje, że może sąsiedzi za ścianą? Z początku mi się tak wydawało, ale po dłuższym czasie nie mogło to być tak. Dlatego, że dziwne przeciągi w domu, okna pozamykane, a jednak taki chłód. No tak jak mówię, w nocy takie dziwne uczucie, że ktoś leży na łóżku, chociaż nikogo nie było. Nie mógł to być ani pies, ani kot, bo drzwi były zamknięte, a jednak ktoś na tym łóżku leżał. Czuć było, że ktoś jest. Bała się pani? Strasznie. Mieszka pani sama? Z córką. Jak na to córka? Córka śpi w drugim pokoju. Też doszła do wniosku, że sama w domu nie zostanie. Jeżeli ja wychodziłam, to wychodziła i ona. Bała się. W tym drugim pokoju też się to zaczęło dziać. Ale wtedy człowiek nie czuje się we własnym domu, jak w domu, prawda? Nie, nie czuje się. Co postanowiłyście zrobić? Po pewnym czasie doszłyśmy do wniosku, że no tak dalej być nie może i skontaktowałyśmy się z panem Piotrem. Kto to jest pan Piotr? Pan Piotr to jest egzorcysta, wizjoner i uzdrowiciel. Skąd wzięłyście do niego kontakt? Skąd wiedziałyście, że on jest odpowiednią osobą, żeby do niej zadzwonić? Przez znajomych. Czyli w kręgu znajomych miały miejsce podobne sytuacje? Tak, miały. To nie do końca jest normalne, prawda? No nie do końca, no ale takie rzeczy się jednak zdarzają. Pan Piotr przyjechał? Tak. I? Przyjechał, odprawił mszę egzorcystyczną. No i ustało wszystko. Jak wygląda taka msza? Wszedł do mieszkania i od razu poinformował, kto to jest, dlaczego, co się dzieje. Wiedział po prostu wszystko i no tylko wszedł. Kto to był? To była babcia. Nawet ją opisał, jak wygląda, gdzie się teraz znajduje, znaczy no w tym momencie, gdzie była. No i... To była pani babcia? Moja babcia. Starsza kobieta. Byłyście jakoś blisko związane tak, ze sobą? Tak, mieszkałyśmy z sobą 5 lat. Dlaczego ona pojawiła się w waszym mieszkaniu? Po prostu przyszła prosić o modlitwę, o mszę. Chciała się przemieścić. Tego, gdzie była, w dalszą drogę. To był pozytywny duch, dobry duch. Tak. Czy egzorcyzmy pana Piotra pomogły? Czy babcia się jeszcze czasami pojawia w domu? Nie. Pomogły, babcia się już nie pojawia, jest spokój, odczuwalny spokój. Zmieniła się temperatura w domu, nie jest tak gorąco, jak było. To w mieszkaniu bywało bardzo gorąco? Tak, bywało przez te półtora tygodnia. Temperatura była bardzo wysoka. Szczerze powiem, że czasami trudno mi jest uwierzyć w takie historie, ale widzę, pani sama powiedziała, że aż ręce się pocą w momencie, kiedy się to opowiada. Tak. Mój kolejny gość mieszka w Nowym Targu. W jego domu grasował zły duch. Dzisiaj nam o tym opowie. Zapraszam Piotra Rusnaka. Witam
serdecznie, zapraszam na kanapę. Kiedy w Pana domu zaczęło się dziać coś dziwnego? Można to połączyć z rozbudową zakładu, ponieważ nie wiedząc czemu w pierwszej chwili, gdy zaczęliśmy robić wykopy pod nową firmę, zaczął się właśnie dziać dziwne rzeczy. Zakład stoi obok domu, tak? Znaczy nie, mamy dom wolnostojący, stary zakład i do starego zakładu dokładaliśmy jeszcze nowy budynek. I zbiegło się to w ten sposób, że pierwsze to jakby głosy, że coś jest nie tak w domu, pojawiły się od naszej córki, która nagle nie mogła spać. Nie można było ją uśpić w ogóle, że ona tam poświęcała dłuższy okres czasu, czasami ja. I syn, który też przez to też nie mógł spać. Ona się często budziła w nocy z przerażeniem: mamo, bo tam widzę duchy, nie? Okazało się, że był to duch, który w niedalekim tam sąsiedztwie naszym powiesił się. Zaczął przychodzić. Myśmy w pierwszym momencie nie wiedzieli, co się w ogóle dzieje. No duch, traktowaliśmy to troszeczkę tak, że dzieci widzą czy coś. Ale firma zaczęła padać. Stara firma działała bardzo, bardzo dobrze, bez zarzutu. A w momencie, gdy powstała nowa, zaczęło zamiast koniunktura iść do przodu, zaczęło wszystko siadać. Klienci zaczęli odchodzić, towar zaczął źle wychodzić. Doszło nawet do tego momentu, że pracownicy się zwalniali, chorowali, zwalniali się pracownicy, odchodzili w ogóle. Doszliśmy praktycznie do bankructwa całkowitego i dowiedzieliśmy się tak samo od znajomych. Szukaliśmy zresztą pomocy, nie? Co się może dziać. Jak długo to trwało? Gdzieś około roku czasu. Mhm. I zdarzały się takie rzeczy, że wie pan, ja mam firmę produkcyjną i muszę iść w nocy nieraz sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. Do budynku obok? Do budynku obok. Wie pan co? Ciarki mnie przechodziły. Ja nieraz wchodziłem do budynku, stawałem i czułem, jak coś przeszło koło mnie. Ale to w ten sposób, że gęsia skórka, to zamiast chodzić już resztę po zakładzie, z powrotem wracałem, zamykałem. Przechodziło obok, czy przychodziło przez pana? I tak, i tak. Ciężko było określić, dlatego że odczucia są takie same. Czy ktoś bezpośrednio przez panią przejdzie, czy to jest bardzo blisko. Był moment nawet taki, że zamiast stać do firmy, która bankrutuje, powinno się sprawdzić pracowników rano na przykład czy coś. Miałem niechęć, dlatego że w nocy parę razy stawałem, bo obudziło mnie coś, jakiś szelest. Spałem na dole, dzieci spały z żoną na górze. Ktoś jest. Patrzę w korytarzu, coś przeszło. No myślę, no albo jest złodziej, albo ktokolwiek, nie? Wstałem, zapaliłem, no nie ma nikogo. Kiedy to się skończyło? Początkiem maja. Wszystko dzięki? Dzięki Piotrowi Michalskiemu. Co zrobił? Odprawił egzorcyzm u mnie w domu, przy którym byłem. Jak wyglądał ten egzorcyzm? Egzorcyzm? Polega on na tym, że Piotr wchodząc kładzie świecznik, krzyż Pana Jezusa, wodę święconą i odprawia modlitwę. Nie mogę powiedzieć, że coś widzę, czy cokolwiek, ale straszne dreszcze mi przechodziły. Gdy stałem koło niego, gdy on odprawiał egzorcyzm, czułem pot na całym ciele, dreszcze na wszystkim. I potem to wszystko odeszło. Teraz mają Państwo spokój w domu? Tak. Dzieci się nie pytają, gdzie są duchy? Nie. Mam nadzieję, że naszej kuchni nienawidzi zły duch. Chyba że potrawy przygotowane przez naszego kucharza są na tyle diabelskie, że taki duch się przyda. Michale, zapraszam. Tu nas dzisiaj zaskoczysz? Otóż mam pewną przekąskę. Sprawdzałem się już w deserach i w innych potrawach, także stwierdziłem, że czas na małą przekąseczkę. Mamy tutaj zbiór taki magiczny przypraw. Troszeczkę jednego rodzaju nasion. Prosto z Budapesztu papryczka. Migdały.
słonecznik oraz sos. Co z tego powstanie? Z tego powstanie pewna mikstura, która na pewno będzie nawiązywała do tego, o czym mówimy dzisiaj. Coś tu dziwnie pachnie. Nie pachnie tak jak w poprzednim programie na pewno. Dobrze, w takim razie na razie zostawiamy Cię z Twoimi produktami. Za chwilę nam zdradzisz, co to takiego będzie. My się na chwilę rozstajemy, ale zostańcie z nami, ponieważ moim kolejnym gościem będzie Jerzy Urban. Tamara Figurska, witam po przerwie. Oglądają Państwo mój program. Ja tylko pytam, dzisiaj rozmawiamy o egzorcystach. Czy Twoja potrawa nawiązuje do tematu? Oczywiście nawiązuje, ale nie będę zdradzał tego przedwcześnie. W każdym razie te nasionka z talerza 1, 3 i 5 będą pływać w tej substancji, wzbogacone troszeczkę papryczkami oraz posypane tą tajemniczą mieszanką ziół. Potrawa będzie na pewno atrakcyjna kolorystycznie i graficznie. Ale co to będzie, to dowiemy się może pod koniec programu. Jak zwykle tajemniczy. Jak zwykle. Dobrze, w takim razie zostawiam Cię z Twoją potrawą, a ja chciałabym zaprosić Państwa na spotkanie z diabłem wcielonym. Moim gościem będzie Jerzy Urban. Witam serdecznie. Zapraszam. Michał, już słuchasz? Moje uszanowanie. To dla kury. Będziemy dziubać. Jest Pan postrzegany jako obrazoburca, jako osoba bardzo kontrowersyjna. Czy ze wszystkiego można szydzić? Moim zdaniem ze wszystkiego, z czego chce się szydzić. Ale Pani mnie przedstawiła jako diabła. Wie Pani, ja się nie nadaję na diabła. Bo jak ktoś nie wierzy w Boga, to nie wierzy w jego antytezę. Nie wierzy w energoterapeutów, we wszelkie magie, New Age, więc jest zupełnie odległy od diabła, bo diabeł bez Boga w ogóle nie istnieje. Ale przekracza Pan pewne granice, szydzi Pan z wielu rzeczy. No ja szydzę, ale nie przekraczam żadnych granic. A granice są ustanawiane społecznie, ale trzeba je przekraczać po to, żeby istniał postęp myślowy, nie tylko myślowy. Każdy człowiek, który w swojej dziedzinie stara się przekroczyć granicę tego, co było. Bez tego by nie było postępu nauki, postępu literatury, sztuki, malarstwa, muzyki, wszystkiego. Także w dziedzinie myśli, albo nawet myślątek, bo ja w końcu jestem nie myślicielem, tylko wyrobnikiem, felietonistą. Jakieś granice trzeba przekraczać, bo inaczej się w ogóle nie ma żadnej wartości. A jakie są granice moralne? Wielu Polaków czuje się zranionymi, czytając Pana pismo. Wielu Polaków, a Pani jest Polką? Tak. I czuje się Pani zraniona? Nie czytam akurat Pana pisma, także nie dotyka mnie ten problem. Widzi Pani, że jak łatwo można się uchronić przed zranieniem. Ja myślę, że głupi są ludzie, którzy czują się zranieni, jak się z czymś nie zgadzają. Ja też czytam mnóstwo czasopism, z którymi się nie zgadzam, ale wcale nie czuję się zraniony. Czuję się pobudzony do dyskusji, czuję się zirytowany, czuję się niekiedy wzbogacony innym niż mój własny punkt widzenia, ale o cóż tu się obraża? W liście do Glempa podpisał się Pan na końcu z szatańskim pozdrowieniem. Dlaczego no, tak? To tylko dlatego, że prymas się podpisuje, nie zacytuję, bo nie dostaje od niego listów, ale jakieś ma takie właściwe dla dostojników kościelnych zakończenia z Bogiem, czy polecam boskiej opiece, więc to było jakby grymas no jakiś rewanżowy. Podróżuje Pan czasami po Polsce? A jakże, był tak. Pan w Licheniu? Nie, ale wszystko wiem, że tam ja figuruję jako piękny diabeł. No mnie to bardzo pochlebia, że jestem traktowany jako diabeł, tylko ja jestem staroświeckim racjonalistą.
wobec tego wszelkie diabelskie przebrania są mi zupełnie obce. No, na przykład dla mnie sataniści są nieszkodliwi i komiczni. Dla mnie wiara jest czy w diabła, czy w Boga, czy w Allaha, czy w Chrystusa, jest no, po prostu wyborem podobnego gatunku. Także ja się na prawdziwego diabła nie zupełnie nadaję. A ma pan jakieś świętości w życiu? Nie, samo słowo świętości nie pasuje do tego, co ja szanuję, czy co mi imponuje, czy co uważam za pożyteczne. Bo uważam, że wszelka sakralizacja czegokolwiek jest zubażająca umysł tego, który zaczyna coś uwielbiać, zamiast krytycznie na wszystko spoglądać i sceptycznie. Jeden z księży apelował o modlitwę w pana intencji. Wie pan o tym, że ludzie się modlą, bo mają nadzieję, że się pan nawróci na dobrą drogę? Zupełnie mi to nie przeszkadza. Gdyby mnie nawracali przy użyciu stosów albo dyscypliny, to bym zwiewał, ale modlić się to zupełnie mnie nie boli. Ale oni poświęcają swój czas, mają nadzieję, że jednak pan wróci, może nie wróci, ale nawróci się. Gdyby poskrobać, to pewno oni się modlą przeciw czemuś, a nie za czymś. Dzisiaj rozmawiamy o egzorcystach. Co pan myśli o działalności ludzi, którzy się zajmują egzorcyzmami? No, jest to dla mnie tak egzotyczne i tak dziwne, że trudno mi o tym mówić serio. A mówienie nie serio dla oficjalnej instytucji kościelnej byłoby niegrzeczne. Więc naprawdę nie wiem, co powiedzieć. No, wierzyć w to, że jakiś zły duch, diabeł opętuje człowieka, tkwi w nim i że inny człowiek przychodzi i owego demona wypędza, to jest rozumowanie tak odległe od mojego sposobu myślenia, że ja po prostu nie potrafię wejść w jakieś buty człowieka, który w takie rzeczy wierzy i w coś takiego sobie wyobraża. No ja to powiedziałem bardzo delikatnie i grzecznie. A poza anteną, jakby pan to powiedział? No, że są to jakieś idiotyzmy, które do dzisiejszych czasów tak pasują jak szabla do tego stroju, ja wiem, blokersów. Ale to było w dalszym ciągu grzeczne. Wierzę, że mógłby pan... Pani chce mnie sprowokować. Troszeczkę tak. No, bzdura i ciemnoty. Jeśli istnieje zapotrzebowanie na tego rodzaju ciemnoty, to jest dowód, że jednak jakaś propaganda ateizmu jest niezbędna. To była opinia racjonalisty o egzorcyzmach. Jerzy Urban, dziękuję serdecznie. Dziękuję. A teraz zapraszam na spotkanie z człowiekiem, który z diabłem ma kontakt na co dzień. To Piotr Michalski, świecki egzorcysta. Witam serdecznie. Zapraszam Cię na sesję. Co to znaczy być egzorcystą? Egzorcystą to znaczy się być człowiekiem, który pomaga ludziom. Niesie pomoc. A jak można się stać egzorcystą? Czy można się nim stać, czy trzeba się nim urodzić? Myślę, że i jedno i drugie. Trzeba mieć takie powołanie. Po pierwsze, a po drugie... Pan Jezus powiedział, proście Ojca mego w imię moje, a dawam to. O cokolwiek poprosicie Ojca mego w imię moje, dawam. Więc proście, bo będzie wam to dane. Więc Pan Jezus nigdy nie powiedział, o co mamy prosić. Wręcz powiedział, proście o jak najwięcej, nie ograniczajcie woli Ojca mego. Więc prosiłem o taki dar. Chciał pan być egzorcystą? Tak, zawsze byłem po prostu człowiekiem, który... lubi po prostu takie jakieś dziwne rzeczy, dziwne historie. Co pan robi jako egzorcysta? Jak wygląda pana praca? Jest to praca? Jest to praca, jest to zajęcie, które jest bardzo
niekiedy niewdzięcznym zajęciem, ale myślę, że nie ma takiego zajęcia, które by było satysfakcjonujące dla każdego człowieka. Tutaj są z nami dwie osoby, które również miały okazję skorzystać z Pana pomocy. Jak pamięta Pan te dwa przypadki? To znaczy się tutaj u Pani akurat była sytuacja, że kiedy dowiedziałem się z moich znajomych, że u Pani dzieją się dziwne rzeczy. Ostatnim przypadkiem takim, który był u niej w domu, to było, że sam jakiś wazon spadł w kuchni, potrzaskał się, zwierzęta tam się dziwnie zachowywały i tak dalej. Więc prosiła mnie ta Pani później o to, bym odmówił egzorcyzm, żebym przyszedł. Ja na każde takie zawołanie idę, nie ma dla mnie żadnego problemu, żeby odmówić egzorcyzm. Jest to dla Pana rutyna, jednak spotyka się Pan z duchami na co dzień? No, każdy z nas się z duchami spotyka. Myślę, że może o tym specjalnie nie wiemy lub nie przywiązujemy do tego wagi. 200-300 osób, które potrzebuje pomocy w przeciągu miesiąca, to jest bardzo dużo. Czy są sytuacje dramatyczne, takie, gdzie duch naprawdę bardzo ingeruje w to, co się dzieje? Myślę, że każda z tych sytuacji, która jest, z którą ludzie przychodzą do mnie, jest każda, bynajmniej podejrzewam, dramatyczna, dlatego że ludzie, kiedy już uciekają się do egzorcysty, to już to podejrzewam jest ostateczność. Czyli wszystkie inne możliwości na pewno już zostały wykorzystane. Były takie przypadki, kiedy chciał się Pan poddać i powiedzieć nie, z tym duchem sobie nie poradzę? Nie. Zawsze idę, jest to nowe wyzwanie dla mnie, nowe doświadczenie. Każdy przypadek jest inny. Nie ma dwóch takich samych przypadków i nie są to przypadki, które się powtarzają. Czy to jest wyczerpująca fizycznie praca? To znaczy, waży 120 kilo. Dla mnie naprawdę nie. Raczej nie. Jest to dla mnie osobiście... Znaczy nie, ja nie odczuwam tego. Odmówienie egzorcyzmu, czyli pomodlenie się nad kimś, nie jest wyczerpujące dla mnie. Egzorcyzm jest czystą modlitwą do Pana Boga o uwolnienie nas od niepowodzeń, klątw, magii, czarów, gusów. Więc nie jest to wyczerpujące. Ja nic nie robię, ja tylko proszę Pana Boga o łaskę, oddalenie czarów, magii, duchów od nas, od naszego życia. Osoba świecka według Kościoła nie może być egzorcystą? Tak, ale to tylko według Kościoła. Pan Jezus, zapytany przez świętego Jana, kiedy święty Jan powiedział: Panie Jezu, ten co nie chodzi z nami, wypędza złe duchy, więc zabraniliśmy mu czynić to w imię Twoje. Czy jest... A Pan Jezus powiedział takie słowa: kto czyni dobro w imię moje, nie może prędko czynić zła. Więc nigdy więcej nie zabraniajcie czynić dobra w imię moje. Czyli każdy może z nas być egzorcystą. Nie może egzorcysta, każdy, jest to tylko mit taki. Jeżeli Kościół uważa, że osoba świecka nie może być egzorcystą, to czy zdarzały się takie przypadki, że to Kościół wystąpił do Pana o pomoc? Mimo, że... To znaczy się, jeżeli powiem tak, to musiałbym podać bardziej przykład. Jeżeli podam przykład, to na pewno kapłan, który wystąpił do mnie z taką prośbą, no nie byłby zachwycony, podejrzewam. Więc nie będę ujawniał tutaj nazwisk. Ale zdarzyło się. Ale tak, się. Oczywiście tak. Jest to prościejsze, żebym to ja pomodlił się nad osobą opętaną, czy w pomieszczeniach, gdzie występuje zły duch, czy w ogóle jakiejkolwiek dusza, niżeli kapłan by miał to zrobić. Kapłan, aby mógł po prostu pomodlić się, musi mieć zgodę biskupa, biskup musi wyrazić taką zgodę, żeby wyraził biskup zgodę, trzeba napisać, opisać dany przypadek i tak dalej, gdzie nie ma tego czasu. Zły duch dąży niekiedy do wyniszczenia organizmu człowieka. A czy każdy egzorcyzm jest skuteczny? Tak. To znaczy jest to
zasada taka, że jest to spotkanie mojej wiary, mojego wyznania wiary, przeciwko złemu duchowi. Czy ja się poddam? Jak do tej pory nie poddałem się. Co musiałabym zrobić, żeby odprawić egzorcyzmy w intencji osoby, która wymaga pomocy? Pani? Tak. Być mężczyzną. Trzeba być mężczyzną? Niestety. To znaczy się, Pan Jezus był mężczyzną, miał 12 apostołów. A dlaczego tak jest? Nie wiem. Nie wiem, nigdy nawet nie sprawdzałem tego, dlaczego tak jest. No, równie dobrze, dlaczego kobieta nie jest apostołanką, nie jest kobieta kapłanką. Otwarta dyskryminacja. Bardzo mi się nie podoba to, że kobieta i ja przede wszystkim tutaj nie mogę odprawić egzorcyzmów, ale za to może Pan nam zaprezentuje, jak one wyglądają. Jest tutaj zły duch jakiś? Nie, nie ma. Nie, bynajmniej ja nie odczuwam i nie widzę. Gdyby był, odczuwałbym to. I bynajmniej dla mnie nie ma takiej potrzeby. Nie ma potrzeby, jeżeli nie ma złego ducha? Nie ma potrzeby odmawiać egzorcyzmu. To jest tak samo, jakbyśmy po prostu chcieli w jakikolwiek sposób pokazywać się. Mogę, jeżeli pani by chciała, mogę zaprezentować, jak to wygląda mniej więcej, ale odmawianie egzorcyzmu jako egzorcyzmu nie ma takiej potrzeby. Ciekawa jestem, co na to mój kolejny gość, a jest nim ksiądz Jan Szymborski. Jest egzorcystą i kapłanem. Czy jego praca różni się od pracy egzorcysty świeckiego? Zapraszam. Zapraszam może tutaj. Jest ksiądz egzorcystą. Rozmawiałam przed chwilą z panem Piotrem. Również jest egzorcystą. Gdzie różni się wasza praca? Bo wiem, że Kościół katolicki nie uważa osób świeckich za egzorcystów. To może nie jest tak ściśle powiedziane. Tylko pan Piotr, którego zresztą już dzisiaj mogłem poznać, nie jest oficjalnym egzorcystą. Jest z własnej woli, działa tylko odpowiedzialnie, sam za siebie odpowiada. Jak ksiądz pomaga ludziom, którzy potrzebują egzorcysty? Posługa moja jako kapłana katolickiego jest taka, jaką spełniał Jezus Chrystus, gdy jeszcze był na ziemi. Tę swoją posługę zlecił Kościołowi. Ja w imieniu Kościoła spełniam. Jest to posługa przede wszystkim głoszenia Królestwa Bożego oraz jest to posługa leczenia ludzi we wszystkich wymiarach, to znaczy w wymiarze cielesnym, psychicznym, duchowym oraz walka z szatanem, bo ta walka jest nieodłączna od życia naszego. Jak wygląda taka walka z szatanem? Ta walka jest modlitewna i sakramentalna. Kościół się modli i Kościół udziela sakramentów. Owszem, również do tych czynności, o których wspomniałem przed chwilą, dołączają się czynności polegające na konkretnym doradztwie wobec ludzi, którzy cierpią. Nasz gość, pan Piotr, wchodząc do pomieszczenia, w którym jest zły duch, czuje tego złego ducha. Czy ksiądz też to odczuwa? Nie czuje. To skąd wiadomo, kiedy odprawiać egzorcyzm, a kiedy nie? Mam przed sobą człowieka, który cierpi i trzeba mu pomóc. I tym jedynym dowodem jest człowiek. Że spada mu wazon, tak jak w pani przypadku, że chodzi duch po pomieszczeniu, tak? Że widzi postać? Nie, nic z tych rzeczy. Nic z tych rzeczy. Nic nie widzę. Widzę człowieka cierpiącego i chcę mu pomagać. Za moimi plecami czuję jakiegoś ducha. Czy to jest zły duch? Nie, to raczej nie jest zły duch. W tej potrawie raczej przebywa dobry duch.
Cóż, potrawa na pewno ożywcza. Nasionka w ożywczym sosie i pieprzu. Między innymi pestki dyni, które przypominam panom są dobre na przerost prostaty. Oraz dla fikuśności dwa diabelskie różki. Jak nazywa się ta potrawa? Diabelskie nasiona. Dziękuję ci serdecznie. Dziękuję. Rozmawiamy dziś o szatanie i ludziach, którzy pomagają nam się uwolnić od niego. Teraz się rozstajemy, ale za kilka minut, czyli po przerwie, zaśpiewa dla nas Tomek Wachnowski. Po przerwie, zanim wrócimy do naszego tematu, czyli do egzorcyzmu, spotkajmy się w niebie. To propozycja pana Tomka Wachnowskiego. Próbujemy budzić się z naszych snów. Z nimi stać się znów. Odrywamy się od mamy późno zbyt. Pięści zaciskamy aż do krwi. Jeszcze raz, to już może być ostatni. Trzeba sprawdzić, czy w nas jest odrobina wyobraźni. Co się jeszcze może stać, jeśli się nie polubimy? Nie powróci więcej w nas, w środku lata koniec zimy. Spotkajmy się w niebie, już lepsi dla siebie. Wszystko i nic. Spotkajmy się w niebie, już lepsi dla siebie. Tam w końcu powiedzą, jak żyć. Wierzy pan w spotkanie w niebie? Wierzę. A wierzy pan w szatana? Nie. Nie spotkał pan nigdy złego ducha? Nie, same dobre jak na razie. Jest pan szczęśliwym człowiekiem? Próbuję. Dziękujemy serdecznie. Dziękuję bardzo. Pana Wachnowski. Dziękuję. Z moim kolejnym gościem zastanowię się, czy osoba, która twierdzi, że jest opętana przez złe duchy, powinna udać się do egzorcysty, czy
słuchaczy do psychiatry. Zapraszam doktora Michała Skalskiego, psychiatra. Czy osoba, która twierdzi, że jest opętana przez złe duchy, złe moce, powinna najpierw wybrać się do egzorcysty, a dopiero potem do psychiatry, czy odwrotnie? No, to jest bardzo trudne pytanie. Ja myślę, że jeśli ktoś się czuje opętany, to lepszym dla niego rozmówcą będzie ksiądz lub egzorcysta. Natomiast jeśli po tych konsultacjach, jeśli tak to mogę nazwać, okaże się, że istnieje jakieś podejrzenie, że mam do czynienia z zaburzeniem psychicznym, to wtedy zdecydowanie bardziej wskazaną osobą byłby lekarz. Nie widzę tutaj konfliktu sobie, raczej bardziej sobie wyobrażam współpracę. Jak można poznać, że osoba nie jest opętana, a jest chora? To jest też trudne pytanie, dlatego że opętanie nie jest kategorią medyczną. Nie ma takiego rozpoznania w żadnej ze znanych mi klasyfikacji chorób psychicznych, czy polskiej, czy amerykańskiej, czy międzynarodowej. Istnieją inne rozpoznania i jeśli pacjent demonstruje objawy, które no, są typowe dla takiej czy innej choroby, wtedy możemy mówić o rozpoznaniu choroby. Czy często przychodzą do doktora ludzie, którzy twierdzą, że są opętani przez złe moce? Trudno powiedzieć, czy często, no to się zdarza. Rzeczywiście się zdarza, tutaj nawet padło w jakimś momencie słowo urojenia. Oczywiście to jest tylko jedna z możliwych hipotez poczucia bycia opętanym, czy poczucia zmiany z rzeczywistości. Mogę to na przykład dopowiedzieć, są takie postacie nerwicy, choroby banalnej, które mają postać, które się nazywają, że jest to nerwica derealizacyjna, depersonalizacyjna, czyli poczucie, że coś się wokół mnie zmienia. Jeszcze inne postacie nerwicy, tak zwane stany dysocjacyjne, mogą w ogóle przebiegać przedziwnie, kiedy człowiekowi się wydaje, że zmienia w ogóle swój kształt. Bardzo znaną chorobą jest tak zwane dysmorfofobie, czyli poczucie zmiany własnego ciała, kiedy nam się wydaje, że nie wiem, rosną na uszy, powiększa nam się szyja. To są choroby, czyli to jest jakby takie stany, w których my już znamy pewne etiologie, przyczyny, patogenezy, wiemy, czemu tak jest. Dla wiele z tych chorób mamy określone metody leczenia. Jeśli takie objawy pacjent zgłasza, jak one pasują do naszej czy mojej ogólnej wiedzy, wtedy możemy mówić o chorobie. Pacjent natomiast ma często jakby próbuje interpretować. To jest jakby taka racjonalizacja jest cechą każdego z nas. Nie wiem, spadło na szklankę, szukamy winnego, kto ją tu postawił. Jeśli coś się dzieje ze mną, coś się dzieje z moim otoczeniem, wtedy szukam wytłumaczenia tego, chcę zrozumieć ten fakt. Jeśli człowiek jest głęboko wierzący i rzeczywiście, tak jak tutaj ksiądz mówił, wierzy w obecność szatana, czy jego jakby ważną rolę sprawcą, wtedy jest to jedno z wytłumaczeń. Natomiast czy jest to wytłumaczenie choroby, czy jest to rzeczywiście stan opętania, na to, jak sądzę, żaden psychiatra rozsądnej odpowiedzi jednoznacznie nie jest w stanie udzielić. Panie doktorze, obok na tej samej sofie siedzą ludzie, którzy twierdzą i są przekonani, że w ich domach pojawiły się złe duchy. Jak ustosunkowuje się do tego doktor? Znaczy, ja mogę tylko powiedzieć, że z tego, co tutaj Państwa poznałem, na pewno są to osoby w pełni zdrowie psychiczne, też jak wszyscy tutaj siedzący. I to mogę powiedzieć na pewno. Natomiast jak można wytłumaczyć zjawiska, które tam się wydarzyły, no to jeśli jest to rzeczywiście kategoria psychiatryczna, należałoby to poprzedzić to dogłębnym badaniem, czyli rozmową trwającą, no nie wiem, minimum godzinę lub dłużej, być może uzupełnione jakieś dodatkowe badania. To tutaj diagnozy postawić w ten sposób nie potrafię. Ja takie luźne skojarzenie miałem, to proszę jako przykład traktować, nie jako diagnozę. Pan wspominał o pewnych problemach w pracy, które się działy, że no, jest to ewidentny stres, zagrożenie sytuacją finansową. Sytuacja stresowa może być powodem tego, że człowiek na to reaguje. Tutaj może też warto powiedzieć, już nawet nie sięgając po jakieś potężne zaburzenia urojeniowe, że w sytuacji stresu, jeśli nawet mówiąc tak obrazowo, nie wysiada nam rozum, to może nam wysiąść ciało. Przecież doskonale wiemy, że w sytuacji stresu każdy z nas, nawet młodzi ludzie, mogą reagować z nim kołataniem serca, uczuciem duszności. Kiedy się no, coś nagle z nami dzieje i te opisy na przykład chociażby napadu lęku panicznego są niemal identyczne jak te opisy, które spotyka się wtedy, kiedy mówimy o jakimś takim owładnięciu. Też pacjent ma wrażenie, że za chwilę się udusi, czasem traci przytomność. A jest to typowe zaburzenie lękowe, choroba niewątpliwie związana ze zmianami organicznymi, biologicznymi zmianami w mózgu. Nawet jestem w stanie wskazać strukturę, gdzie to się dzieje. Czyli te egzorcyzmy pana Piotra, które pomogły naszym gościom, to jest jakaś autosugestia? Nie, tego nie powiedziałem i tak nie mogę powiedzieć. Wiemy, niewątpliwie jest to fakt, że pomogła pomoc pana Piotra. Można wtedy tu uznać pewną swoistą formę psychoterapii. Panie, no, psychoterapia, czyli leczenie słowem, leczenie oddziaływaniem. Człowiek ma przeróżne formy. To
to też doskonale wiemy czy z książek, czy z filmów. Być może właśnie taka forma psychoterapii była w tym przypadku potrzebna, jeśli z takim zdarzeniem mieliśmy do czynienia. Zresztą powiem też pani taką rzecz z moich własnych doświadczeń, kiedy jeszcze pracowałem na oddziale. Myśmy wprowadzili taki rodzaj właśnie grupy psychoterapeutycznej, nazwanej przez nas slangową grupą modlitewną, w której psychoterapia polegała właśnie na wspólnym odprawianiu modlitw w normalnej uniwersyteckiej klinice. I nie było to obowiązkowe. Przychodził ten pacjent, który chciał, ten, dla którego to było ważne. I no, to działało przez wiele lat. Także to też była forma skuteczna. Choć jak mówię, no, nikt nie posądzał psychoterapeutów, że odprawiają ten egzorcyzm. Jako psychiatra wierzy pan w te egzorcyzmy, o których tutaj dzisiaj rozmawiamy? Jako psychiatra w egzorcyzmy wierzyć nie mogę. A jako człowiek? Egzorcyzmy są kwestią wiary, natomiast medycyna jest kwestią wiedzy. Jako człowiek, no to jest też trudne pytanie, bo to też jest kwestia odnoszenia się do mnie, czy wierzę w niebo, czy wierzę w diabła. Wierzę, więc myślę, że dopuszczam też takie zdarzenie, że to też może mieć miejsce. Z tym tak mówię, no ja nie dysponuję żadnym aparatem pojęciowym, diagnostycznym, który pozwalałby te stany różnicować. Myślę, że w ogóle medycyna nie dysponuje takim narzędziami. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Wiara w szatana i złe moce jest tak stara jak ludzkość. Egzorcyści będą więc potrzebni, tak samo jak potrzebni będą psychiatrzy. Jest to tylko kwestia wiary i wyboru. Dziękuję i zapraszam na mój kolejny program. Ja tylko pytam. Do zobaczenia.